Cześć, jestem Agus i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Supraland. Jeśli wam się spodoba, to zostawiajcie łapkę w górę, a ja trafiłam do więzienia. Poprzednim razem dokonałam włamania do banku i za to zostałam uwięziona. I czekajcie, bo tutaj jest strasznie tu ciemno, pomocą. Tam ktoś bardzo woła o pomoc, ale ja chyba nie jestem w stanie ci pomóc. Jak mam ci pomóc, jak ja jestem utknięta tutaj za kratami? Ale czekajcie, bo tutaj coś jest. Czy ja mogę jakoś się od tych krat podnieść do góry? Nie za bardzo, ale mogę spróbować to rozwalić. I jakby tam jest wyjście, tylko jak mam się tam dostać? A czekajcie, bo ja może go prądem gdzieś strzelić. Pomocy, ja bardzo chętnie bym ci pomogła, ale czekaj, bo ja chyba nie umiem ci pomóc. Wpadłem do studni, nie potrafię wyjść. No dobra, no świetnie, że wpadłeś do studni, ja też mam tutaj problemy. Jakby twoje problemy nie są tymi problemami najważniejszymi. Chyba, że jakoś inaczej mogę mu pomóc. Czekaj, jak mogę ci pomóc? Tutaj jest jakiś kabel, który się aktywuje w tamtym miejscu. Jakbym się tam mogła dostać? A czy ja jestem w stanie... Dobrze, że mi nie zabrali magafinów swoją drogą. Czy jestem w stanie jakkolwiek się tam dostać? Ktoś tam jest? No jestem! O, czekaj, Dobra, udało mi się go uwolnić i okazuje się, że to jest książę? Siemasz, Cilo, skojarzę cię, tylko skąd ja cię kojarzę? No, może stąd, że zabrałeś mi magafina przed nosem. Tak czy siak jesteś dość kiepsko wyposażony, potrzebujesz pomocy? Byłabym lepiej wyposażona, gdybyś nie zabrał mi magafina. No ale tak, pomoc by się przydała. Czy jesteś w stanie jakoś mi pomóc? Nie zapomnij się odwdzięczyć, kolego. Ej, sorry, ale to ja ci pomogłam, wpuszczając się tutaj. Myślę, że na jakiś czas utknę na tej zagadce. Uwolnij czerwonego księcia, to jest... Pomógł mi! Pomógł mi! Ej, on mi uruchomił swoim magafinem! Bardzo dziękuję, czyli dzięki temu, że on tutaj jest, on ma ulepszenie, które pozwala mu łączyć się ze złotem. Ja tego jeszcze nie mam, ale pozwolił mi tutaj przejść. A to znaczy, że ja prawdopodobnie mogę nowym magafinem aktywować wyjście. Nawiałam z więzienia! I to było bardzo szybkie. Ej, ale czy ja teraz mogę wejść i jakoś pomóc mu za to, że on mi pomógł? Bo ja w sumie chciałam być w tym więzieniu, bo tam były klucze, które mogłyby mi się przydać, ale czekajcie! Bo ja teraz z tym magafinem mogę się dostać w różne ciekawe miejsca. Na przykład na daszek, tylko pytanie, czy to stąd muszę się dostać? Chyba tak. Okej, jestem. A w środku, po pierwsze pieniądze, a po drugie... Więcej złota, skrzynka, super! Mamy skrzynkę, a w skrzynce złoty moduł promienia mocy! Teraz i ja mogę łączyć się ze złotem, bardzo dobrze! W takim razie teraz łączymy się ze złotem? Tylko nie wiem po co. A czekajcie, chyba rozumiem. Bo tutaj widzę, że jest prąd do połączenia. A ja muszę aktywować to tutaj? Okej. Mamy w takim razie wyjście. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego było? Chyba... Okej, chyba jednak schował się pieniążek dodatkowy, darmowe pieniądze. Mamy wyjście aktywowane. Teraz mogłabym dostać się też tam, ale najpierw chciałabym się dostać do innych miejsc. Przede wszystkim prawdopodobnie tutaj mamy możliwość otwarcia drzwi, bo tutaj też chyba z tego co pamiętam był promień. No właśnie. Tylko czy jestem w stanie tam trafić? Okej, trafiłam. Mamy drzwi otwarte. Dobrze. Od razu na starcie duży progres. Ucieczka z więzienia to była najlepsza decyzja, którą mogłam zrobić. Ups, zgubiłem swoją kartę klucz. Ale przynajmniej znowu jestem zdrowy. Ty wyglądasz jakbyś zmienił swój kolor. No dobra, ale to nie ma znaczenia. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwiązać tę zagadkę do dzieła. Czyli muszę zdobyć niebieski klucz i to jest zadanie do zrobienia i tylko tyle. Jakby nic więcej nie wiem. No ale dobra, czy ja mogę jakoś dostać się do tego więzienia? Czy tutaj jest opcja otwarcia drzwi? No bo te drzwi mogą otworzyć od środka, ale czekajcie, czy ja jestem w stanie teraz na przykład łapać się za to? Tak! Tylko czy mi to coś daje? Dobrze byłoby się dostać na górę, ale nie mam możliwości przyłączenia się z drugiej strony. W sumie przychodzi mi tylko do głowy dostanie się tutaj, chociaż dalej nie jestem w stanie podnieść tego kamienia, więc nie wiem, czy to jest w ogóle coś, co ma jakikolwiek sens. Czy ja jestem w stanie w ogóle tam dołączyć się do tego? O, drzewo, dobra. Po drzewie sobie wejdziemy. I zobaczymy, co się kryje w tym miejscu. Tutaj też jest aktywowane to prądem, więc połączmy sobie ten prąd złotym promieniem. O, a w środku jest... wojskowy? Ach, kolejny cień, ja zdobyłem szkolenia! Ten trening będzie okrutny! Podnieś te ciężary, a może będziesz mieć szansę, aby przypakować. Dobra, no proszę bardzo, to nie jest raczej
10 razy! Ej, szczerze, czuję w myszce opór podczas podnoszenia tych ciężarów, ale dobra, pakujemy! Pakujemy 10 razy, dzięki temu powinna być wystarczająco silna, żeby dźwigać skały? Nie mogę! Ej, to jest naprawdę coraz trudniejsze! W sensie, droga, którą muszę pokonać myszką, to jest taka autentyczna praca. Teraz mogę podnosić ciężkie przedmioty i wyglądam na pakera! Chciałabym zobaczyć siebie z perspektywy trzeciej osoby, no w każdym razie teraz muszę stąd wyjść. Więc podnieśmy ten wielki głaz, no tak, doskonale. Jestem w stanie teraz podnieść sobie ten kamień i przenieść go tutaj, aczkolwiek nie mam pojęcia, do czego to mi będzie potrzebne. Ale spróbujmy, zobaczmy co się... A nie, czekajcie, to przecież nie tutaj, to miało być tu. I co teraz? W sensie jakby mogę sobie tutaj wejść, tylko co mi to daje? A czekajcie, bo tutaj mogę łączyć się ze złotymi... Ze złotymi elementami. Czekajcie, czy to jest parkour, który miałam pokonać? I czy teraz się jestem w stanie dostać tam? Czekajcie, tutaj możemy to jeszcze chyba zrzucić. Ej, to jest super! Czyli mogę wejść teraz na dach więzienia prawdopodobnie. Bo powinnam być w stanie się przyłączyć jakby do tej rury? Okej, jestem w stanie i tutaj było miejsce, które mnie teraz strasznie intrygowało, a w środku jest skrzyneczka, więc mamy sekretne miejsce, a w środku szansa na krytyk zwiększona. Na szczęście możemy sobie spokojnie stąd wyjść. No i chyba powinnam być w stanie dostać się do więzienia w ten sposób? Tam na górę coś jeszcze było, ale czekajcie, o nie! No dobra, nie było to zamierzone, ale i tak musiałam to zrobić, więc w sumie dobrze, że tu jesteśmy. Mamy kartę, karta jest zielona, więc ona powinna mi umożliwić wyjście z banku. A, czekajcie, bo tutaj potrzebuję żółtej karty. No dobra, marchewka chyba nie działa, ale wiem, gdzie mogę znaleźć złote karty, jak tylko uda mi się jakby uwolnić księcia. No dobra, naciśnijmy przycisk. Nie spieszyłeś się, ale spójrz na siebie, przypakowałeś tak jak ja. No nie spieszyłam się, tak samo nie spieszy się ten prąd, który płynie sobie w tym kabelku. Trochę czasu to zajmuje, więc w sumie wykorzystajmy go na łyk kawy. Teraz może być moja jedyna szansa, aby to powiedzieć. No. Nie możesz zapomnieć o... Aha. No to bardzo dziękuję. Nie mogę zapomnieć o czymś. Wszystkie drzwi otwarte z wyjątkiem tej celi tutaj. Ej, mordo, sorry. Ale bardzo chciałabym ci pomóc. Jak udało ci się uciec? Nie mam pojęcia. Przyjdę po ciebie, wrócę po ciebie. Ale czekajcie, czy ja mogę do ciebie wejść jakoś? No dobra, ta skrzynka jeszcze jest dla mnie niedostępna. Tutaj mamy aktywowany transport, ale ja idę w takim razie do skarbca i mam nadzieję, że drugi raz mnie nie zamknął w więzieniu. Idę do skarbca i spróbuję wziąć kartę i uwolnić tego gościa? Nie mam pojęcia. W każdym razie teraz moim zadaniem jest wrócić do klatki. Ale jeszcze chwilę tutaj pobędę, jeszcze trochę zagadek mam tutaj do rozwiązania. Przede wszystkim muszę dać coś złotego gościowi, który tam był. W sensie temu potworkowi? Dzień dobry, potrzebuję twoją białą kartę pomalować na złoto. Na złoty, właśnie żółty, złoty kolor, nie mam pojęcia, który to jest, ale... to nie ma znaczenia, czy to jest złoty, czy to jest żółty, chociaż jest złoty, no bo przecież on wszystkie sztabki malował na złoty. I teraz pytanie, czy ten złoty klucz otworzy drzwi do więzienia? O, czekajcie, tutaj jeszcze Kasiora się schowała za płotem. A i tutaj jest za krzakiem też. No dobra, mamy w takim razie Kasiorę. Sprawdźmy. Nie działa? Czyli potrzebuje... To może jest pomarańczowy, a nie żółty. Może tylko wyglądało na żółty. Dobra, mamy zieloną kartę, więc mogę sobie odblokować tak czy siak wejście na zewnątrz i muszę pomalować... pomalować... klucz na niebiesko w jakiś sposób. Chciałam przepukać go wodą, bo może on był niebieski. Muszę znaleźć coś niebieskiego, co sprawi, że klucz będzie niebieski. Tu mamy przejście aktywowane. Ej, czekajcie! Teraz pomyślałam sobie, czy to może się udać? Nie jestem pewna, ale zobaczcie, bo teoretycznie to jest coś, co chyba jest niebieskie, tak? Tak! Ale bomba! Szczerze, kompletnie się nie spodziewałam, że znajdę tak szybko rozwiązanie. I w ogóle tak spontanicznie mi to wpadło do głowy, że jestem w szoku, że to było to. Ale mamy możliwość wejścia tutaj. I tutaj jest... tylko i wyłącznie kluczyk, który swoją drogą zabieramy i od razu wiem, gdzie należy ten klucz wpakować, bo tutaj jest zamknięte przejście. A w środku mamy... O nie! Mamy policjanta!
Żadne złoto nam nie umknie. Okej, czyli tutaj macie złoto? Ja nie chcę na razie się za bardzo... Tutaj jest możliwość stworzenia białego klucza. Okej, a ty tutaj co powiesz mi? Żaden okruszek złota nie przyciśnie się obok mnie, czyli to są strażnicy, których trzeba będzie jakoś ogarnąć. Tu jest karton do spalenia i rura, która prowadzi... znaczy, z której leci ogień. Tu jest jakaś dźwignia, która robi co? A, czekajcie, bo to przekręca chyba właśnie tą rurę, więc możemy spalić to? Sięga? Chyba nie sięga. Ale to dziwne, bo powinno sięgnąć. Może muszę znaleźć zapałkę. Zapałki były na górze, więc w sumie lecimy po zapałkę. Nie ma sensu jej odpalać, skoro tam na dole był ogień, odpalimy sobie ją na miejscu. Zresztą i tak woda zgasiłaby mi ją, więc nie ma sensu nieść odpalonej zapałki. No i zaraz przekonamy się, co się tutaj kryje. A w ogóle to jest kolejna część tego budynku więziennego chyba. Interesujące, interesujące. Proszę bardzo, zapalmy to. I tutaj, o proszę, skrzyneczka, także warto było wejść. Siła przebicia. Mamy dodatkową siłę przebicia. Mam nadzieję, że nie ma tu nic więcej do spalenia, bo mam tylko jedną zapałkę, ona zaraz zgaśnie. Ja mogę wejść na górę, bo tutaj coś, w sumie to zrzućmy, tutaj coś jest. Jest jakieś wejście, które w ogóle jestem w stanie otworzyć. I mogę się zawiesić na suficie, bardzo fajnie. Tam jest jeszcze jakiś przycisk, który aktywuje drzwi. A tutaj mamy rurę. Okej, rura mi się na pewno też przyda, więc w sumie... Ruro, wyłaź. Rzućmy sobie ją tutaj, bo ja gdzieś tu, chyba gdzieś tutaj będę musiała dołączyć do tych rur w tym miejscu, ale najpierw sobie otwórzmy przejście dalej i zobaczmy, co się kryje za tymi drzwiami. Okej, tutaj też jest rura. Przycisk resetujący rurę i złoto. To jest coś błyszczącego dla tego gościa prawdopodobnie i jakoś muszę znaleźć sposób na to, żeby to złoto stąd wydostać? Czyli jestem w stanie wsadzić to do tej rury. Może jestem w stanie. Tylko pytanie, do której... Z której strony powinnam to wsadzić? Dobra, zrzućmy to. I eksperymentujmy. Nie mam pojęcia, gdzie ta rura wychodzi. Jedna rura wychodzi... Nie wolno wynosić złoto z tego pomieszczenia. Dobra, sorry, nie chciałam. Specjalnie tego nie zrobiłam. Przestraszyłam się. Okej, jedna rura wychodzi tędy, ale tutaj trzeba byłoby najpierw połączyć tę rurę, żeby to wypadło w tym miejscu. I chyba to jest miejsce, które będziemy musieli w takim razie naprawić. Tak mi się wydaje. Ruro, nie troluj mnie, nie znikaj. I to chyba będzie ta rura, w którą będę musiała wsadzić w takim razie sztabkę złota, żeby wydostać ją przez pierwszą barierę w postaci strażnika. No ciekawe, a z drugiej strony to gdzie to prowadzi ta rura? Chyba w ogóle nawet nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie jest to wyjście. W każdym razie wiemy, że muszę tutaj do tej strony to wsadzić. I mamy złoto wydostane. Tylko tak, wydostałam to złoto z tego miejsca, ale jeszcze muszę jakimś cudem przejść tam. W ogóle to jest prawdziwe złoto, bo woda nie spłukała farby. Wiecie co? Czy to jest aktywowane? Aha, nie mam tego, nie mam dźwigni, muszę iść po kolejną zapałkę. Bo dzięki temu prawdopodobnie będę w stanie pomalować to na inny kolor. Wydaje mi się, że to jest zadanie, które muszę zrobić. Muszę pomalować złoto na inny kolor, żeby się nie domyślili, że wynoszę złoto. Nic złotego nie przeciśnie się przez te drzwi. Zobaczymy, czy ten plan się powiedzie. Wydaje mi się, że właśnie o to tutaj chodzi. Ale no to już się za chwileczkę okaże. W każdym razie mamy kolejną zapałkę, którą wykorzystamy sobie jako drążek dźwigni. Na szczęście te sposoby już wiecie, już mam obcykane, już wiem, jak mogę wykorzystać sobie zapałki i dorobić brakujące elementy dźwigni. I teraz... No dobra, teraz jest pomalowane na biało, więc ja wynoszę białą sztabkę, która wygląda trochę jak srebro w tym momencie. Wynoszę srebrną sztabkę, nie złotą. A ten podrapie się po tyłku i nawet nie zauważy. I pytanie, czy srebrne będzie się podobało temu gościowi? To nie błyskotka! Ale to oddaj, jak to nie błyskotka. Nie błyszczy, nie chcieć! Okej, to nie błyszczy, to nie chcieć, ale zachował się inaczej, więc... Czekajcie, może muszę to pomalować na złoto? Muszę pomalować to na złoto. W takim razie idziemy jeszcze raz do banku. I zaraz błyskotka będzie się błyszczeć, czyli to będzie podwójna warstwa malowania. Proszę bardzo, dzięki za... Nie mogę. Dlaczego nie działa? Co, farba ci wyschła?
Okej. Okay. Zupełnie się nie spodziewałam takiego obrotu sprawy. Ale czekajcie, bo tam była woda, więc może ja muszę spłukać to po prostu. Tutaj była też kałuża chyba, nie? W kałuża, w której wcześniej próbowałam spłukać niebieski, ale niebieski się nie spłukał do białego, więc może... Tak, dobra, czyli to było prostsze niż sądziłam, jakby skomplikowałam sobie sprawę, a mogłam po prostu wychodząc włożyć to do wody. Aha, błyszczące jest moje! No dobra, a ja teraz... O, drzwi mi otworzył, super. Mogę zajrzeć do środka i sprawdzić, co jest w tej złotej skrzyneczce. Obrażenia broni plus 100%. Twoja broń zadaje teraz 200% więcej obrażeń. No dobrze, ale jakby... Myślałam, że to będzie jakiś MacGuffin. Czy coś jeszcze mi powiesz? Ja mam błyskotkę, ty masz skrzynię. Super, bardzo fajnie. I to chyba oznacza, że w tej części rozwiązałam już wszystko, tak? No nie, nie wszystko, bo jeszcze nie uwolniłam tego gościa. Czekaj, gościu, bo ja miałam coś... Wiem, mam pomysł. Miałam pomalować klucz. Ale klucz pomalujemy... pomalujemy na... pomarańczowo za pomocą marchewki? Nie jestem pewna, czy to w ten sposób zadziała. Ale z tego, co pamiętam, to się dawało włożyć coś, no właśnie, i się zabarwiało wtedy ten sprzęt do malowania. I teraz możemy pomalować sobie kluczyk, który tutaj był. Ale czuję, że dzisiaj po prostu progres, jaki zrobiłam, jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Tutaj raczej nie powinna mieć problemu z wyniesieniem pomarańczowego klucza, który tutaj będzie. Mam nadzieję, że się pomaluje na pomarańczowo. Tak, dokładnie! Okej, okay, coś czuję, że to rzeczywiście o to chodziło z tym, że jednak marchewka tam była w każdym możliwym miejscu wetknięta. Mamy w takim razie otwarte kraty. Wolność! Właściwie to całkiem mi się tu podoba. Myślę, że tu zostanę. Okej, okay, to ja w takim razie zabiorę to, co jest przechowywane w twoim miejscu. Pojemność magazynka! Maksymalna amunicja twojej broni została zwiększona. A która broń ma amunicję? A, czekajcie, bo to jest broń, która ma amunicję. Nawet nie zwróciłam na to uwagi, ale tutaj jest pasek, który rzeczywiście się ładuje. Bardzo fajnie, w takim razie mamy zwiększoną amunicję. Wygląda na to, że tutaj chyba wszystko już mamy ogarnięte. Mamy odblokowane wyjście do klatki, więc w sumie możemy wrócić do klatki. Bardzo fajnie, bo było sporo miejsc w klatce, które wymagały elektryczności ode mnie, żeby pójść dalej. I do tej pory jeszcze nie miałam możliwości ich wykorzystać. No i teraz poprzednim razem zastanawiałam się, jak ja mogę tam się dostać, zapominając właśnie o tym, że było to ulepszenie mogące łączyć się ze złotem. No bo jeszcze po prostu go nie miałam. Teraz już jak mam to ulepszenie, to już sobie przypomniałam, że tak to działało również w pierwszym Supralandzie. I jestem gotowa, żeby aktywować przejście. Chociaż teraz czuję, że mogłabym w ogóle jakoś inaczej stąd wyjść, nie otwierając drzwi. W każdym razie, mamy drzwi otwarte. No to był za dźwięk. Aha, chyba po prostu zaktualizowało mi się zdanie. Znajdź więcej ulepszeń, aby dostać się na wyższe piętro. Czyli jeszcze mam za mało ulepszeń? Może muszę kupić jakieś ulepszenie? Dzień dobry, czy ja tutaj mogę kupić u ciebie ulepszenie? Szansa na krytyk, obrażenia broni, czas odnowienia kill-offa. A może w ogóle chciałabym uzbierać pieniądze najpierw na kill-off ten diamentowy, bo jeszcze kill-offa diamentowego nie mam. Czy ja jestem w stanie tam się dostać? Bo tam widzę, że jest złoto, ale nie za bardzo mam możliwość przypięcia tego do czegoś innego. To chyba tak nie sięgnie. A może do skrzyni, okej. Okay. Właśnie zauważyłam, że skrzynia ma wnętrze, więc chciałam coś sprawdzić, czy czasem nie jest tak... O! Nie jestem w stanie chyba tam wejść jeszcze. Chciałam sprawdzić, czy czasem nie kryje się jakiś pieniążek w skrzyni, ale dobra. Tutaj aktywujemy sobie prąd i otwieramy sobie wnętrze domu, gdzie byli Wally. Wally 1, Wally 2. Nasze dziecko, jak możemy sprawić, by przestał się ukrywać? Widziałeś naszego syna? Odszedł 3 miesiące temu. Aha, czyli to nie jest Wally, tylko rodzice Wally'ego. Dobra, tutaj nic poza skrzynką, z której wylatują pieniądze, nie ma. Ale mamy aktywowane kółko do tego mechanizmu. I to był chyba ostatni mechanizm, który miałam aktywować. Jeszcze tylko sobie przypomnę, jaka była kolejność. Wydaje mi się, że zaczynaliśmy od tego, ale nie jestem pewna, czy to... Dobra, kółko, trójkąt i kwadrat. Czyli tak, tutaj musimy sobie zrobić mostek. Bo pamiętam, że tutaj nie dało się wejść inaczej. Mostek zostaje, bo to jest aktywowane czasowo, więc będę musiała zrobić to w miarę sprawnie. Od tego mogę się odpychać, więc będzie troszeczkę szybsze bieganie. No i w takim razie zaczynamy. Zaczynamy od kliknięcia kółka tutaj. Co za dziwny dźwięk jest? Jakieś takie słychać dziwne... A! Dziwne dźwięki. Nie wiem, czy zdążę. Muszę szybko aktywować ten
trójkąt. Aktywowałam? Dobra, aktywowałam trójkąt. Czuję, że jest to zbyt wolne, żeby w ogóle udało mi się zrealizować to zadanie. Zwłaszcza, że teraz jeszcze nie udało mi się wybić. Ale może się uda. Może się uda, może tak na styk. Ej, mogłabym się stąd wybić! Tylko szkoda, że nie zdążyłam. Dobra, chyba się udało. Mamy otwarte w takim razie drzwi. I zobaczmy, bo tutaj utknął klucz na plażę, tak? Dokładnie, tak chyba pamiętałam, że mamy w takim razie kluczyk na plażę, który będziemy mogli wykorzystać otwarcie sobie przejścia na plażę. I w takim razie mamy kolejną lokalizację otwartą. Proszę bardzo, otwarte przejście. No i tak, tutaj jeszcze było chyba coś, co potrzebowało, wydaje mi się, że kryształu mocy, którego nie mam, i jeszcze jeden budynek prawdopodobnie wymagał aktywacji prądem. Nie pamiętam, czy to było to, ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze byłam w stanie się dostać, tylko ten kabelek chyba potrzebował zasilania. On wydaje mi się, no właśnie, jest tutaj na dachu i wystarczy sobie teraz strzelić prądem i mamy otwarte przejście tutaj. Okej. Okay. A w środku jest skrzyneczka, a w skrzyneczce czas ogłuszenia plus 2. Twoja elektrobroń ogłusza na dodatkowe 2 sekundy. Bardzo fajnie. To na pewno ułatwi mi walkę ze szkieletami. Przypomnę sobie jeszcze, ile kosztował mnie kilof. Czy w ogóle w tym momencie stać mi na kupienie tego kilofa? A czekajcie, bo ja pomyliłam wejście. To było u sąsiada. 200, czyli jeszcze trochę mi brakuje, więc w sumie jeszcze się wstrzymam z kupowaniem czegokolwiek, aż kupię sobie ten kilof. No i tutaj chyba jedyną opcją będzie teraz udać się na plażę i tam spróbować zdobyć kolejne ulepszenia. Wydaje mi się, że tutaj już więcej rzeczy zrobić nie jestem w stanie, a to jest kolejna lokalizacja, którą sobie otworzyłam, ale do tego miejsca oczywiście przejdziemy następnym razem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów, a ja się z Wami żegnam. Miłego dzionka, trzymajcie się, pa pa!